absolutnie kluczowe dla każdego człowieka, niezależnie od tego, czy to odrzucasz, czy przyjmujesz. To jest coś kluczowego dla twojej wieczności. Po tej stronie bytu decydujesz, gdzie będziesz spędzać wieczność. Tutaj decydujesz. Nie wiesz, jak długo będziesz żyć. Życie ludzkie jest takie kruche. Może będziesz jeszcze żyć wiele, wiele lat. A może jutro ci już nie będzie. Nie masz bladego pojęcia, ile dni jeszcze przed tobą. Ale możesz już dzisiaj mieć pewność zbawienia. Już dzisiaj możesz czuć się bezpiecznie, jeżeli zaufasz Bogu, jeżeli otworzysz swoje serce, jeżeli uwierzysz w to, co zrobił Jezus na krzyżu Golgoty, jeżeli uwierzysz w to, że On naprawdę umarł za każdy twój grzech, że zmartwychwstał, pokonał śmierć, że w ten sposób wywalczył dla ciebie życie. Jeżeli uwierzysz, że każdy twój grzech został przybity do krzyża, na którym On umarł, jeżeli uwierzysz w to, że On pokonał śmierć i dzięki temu możesz mieć życie, jeżeli uczynisz Go swoim Panem i Zbawicielem, będziesz zbawiony. Będziesz zbawiony. To jest takie proste. To jest takie proste. Nie potrzebujesz jakichś onteologicznych ksiąg. Nie potrzebujesz nie wiadomo ile, jak głęboko badać. Jakieś traktaty filozoficzne. Wystarczy, że jak dziecko zaufasz Bogu. Wystarczy, że uczynisz Jezusa Chrystusa swoim osobistym Panem i Zbawicielem. I będziesz zbawiony. I nawet jeżeli ta informacja wydaje ci się zbyt prosta, aby mogła być prawdziwa, jeżeli wydaje ci się, że Biblia to jest jakaś stara księga, przeżytek, nawet jeżeli masz takie myśli w głowie, to zachęcam cię, żebyś pomyślał o tym, co słyszysz. Żebyś to zbadał, żebyś przyszedł do Boga i zapytał, jak się rzeczy mają, bo twoja wieczność jest tego warta. Twoja wieczność jest tego warta, masz jedno życie. Jest napisane, że raz jest człowiekowi dane umrzeć, a potem sąd. Masz jedno życie. Życie to taka cenna rzecz. A gdy umrzesz fizycznie, to twoje istnienie się nie skończy. Po prostu obumrze twoje ciało, ale ty będziesz dalej istnieć. Będziesz istnieć albo w Bożej obecności, albo będziesz istnieć w totalnym oddzieleniu od Niego. Ale tutaj, teraz decydujesz, jak ta wieczność będzie wyglądać. Dlatego, że jeżeli chcesz mieć społeczność ze świętym Bogiem, musisz być święty. A może cię uświęcić tylko krew Chrystusa. Nic innego cię nie uświęci. Uświęci cię tylko Jego krew. Jeżeli uczynisz Go swoim Panem i Zbawicielem. Jeżeli przyjmiesz dla siebie to, co stało się na Golgocie. Życie z Bogiem to nie jest religia. Tak naprawdę życie z Bogiem nie ma nic wspólnego z religią. Życie z Bogiem to chodzenie na co dzień z osobą, która cię bardzo kocha, która ci dobrze życzy, która się o ciebie troszczy. Jeżeli staniesz się Bożym dzieckiem, czyli uczynisz Jezusa swoim Panem, to będziesz po prostu bezpieczny. I niezależnie od okoliczności w twoim życiu, po prostu będziesz bezpieczny. Będziesz doświadczać Jego mocy. I będziesz doświadczać Jego pokoju. Wiem, o czym mówię. Ja się narodziłam 27 lat temu. 27 lat temu uczyniłam Jezusa moim Panem i Zbawicielem. Zanim to się stało, miałam głęboką depresję. W ogóle tak naprawdę depresję miałam od dzieciństwa. Wychowałam się w domu, w którym był okultyzm. Też doświadczyłam dużo odrzucenia w swoim życiu. Widziałam, że jest moc, bo widziałam, co mój tato robił. On się zajmował okultyzmem. Zawsze wiedziałam, że jest moc. I dopiero gdy przyszłam do Boga, bo byłam już tak zdesperowana, wcześniej w ogóle nie wierzyłam w Biblię, nie wierzyłam w Jezusa, nic z tych rzeczy. Ale przyszedł taki moment, że byłam tak zdesperowana, że zawołałam do Niego.
I to było niesamowite, bo w tym momencie, dosłownie w tym momencie, gdy to zrobiłam, z moich barków spadły ogromne ciężary czegoś. Te rzeczy, pod których ciężarem czołgałam się, bo nawet nie chodziłam latami, po prostu ode mnie odpadły. Doświadczyłam mocy, która była potężniejsza niż ta moc, którą wcześniej się fascynowałam, której źródłem tak naprawdę był diabeł. I kiedy oddałam swoje życie Jezusowi, przyszła do mojego życia moc, która jest światłością, która niesie pokój, która niesie radość. Po prostu odpadło ode mnie całe mnóstwo jakichś okropnych rzeczy, z którymi borykałam się całe lata. Dlatego zachęcam Cię, przyjdź do Boga. Nie możesz zrobić nic lepszego, niż zaufać Mu. Nie ma lepszego sposobu na życie, niż zaufać Bogu. Nie ma po prostu. Bo to oznacza życie, chodzenie z Bogiem tutaj, chodzenie w pełni tutaj i oznacza bezpieczeństwo w wieczności. To oznacza, że nie będziesz bać się śmierci, bo śmierć będzie dla Ciebie tylko przejściem z jednej strony bytu na drugą stronę bytu. Jeżeli zaufasz Jezusowi, tak będziesz mieć. A On wraca na tę ziemię. On wraca na tę ziemię już niedługo, żeby sądzić. On tu powróci jako sędzia. Teraz jest czas łaski. Teraz możesz się pojednać z Bogiem. Teraz jest czas na to. Gdy umrzesz, będzie już za późno. Gdy On powróci, bo może dożyjesz tego momentu, będzie już za późno, bo to będzie już czas sądu, a teraz jest czas łaski. Więc przyjmij Go, zaufaj Mu.